Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Lucas i chciałem Was zaprosić do kolejnego materiału z Terminatora Resistance, moi drodzy. No i ostatnio zginęliśmy w dosyć głupi sposób, bo prawdopodobnie zaatakował nas, tutaj infiltrator. Więc trzeba go będzie rozwalić, tylko to podejrzewam, że nie będzie takie proste. Bo on z jakiegoś powodu od razu mnie rozwalił, przy czym nie wiem, czy to była kwestia, kurczę, że trafił jakąś beczkę? Dobra, mamy go, ale... I właśnie, widzicie to? Zabiłem go i nagle coś wybucha i koniec. Nie wiem. Wiecie, już kilka razy tak robiłem i nie mam pojęcia, co się dzieje. Tak jakby trzeba było uciec od niego, a nie z nim walczyć, co jest dosyć głupie, bo skoro możemy go rozwalić, no to dlaczego nie możemy tego zrobić, nie? Sami widzieliście, jeszcze raz zobaczę. Oho, skubaniec. I jeszcze raz. I żyje. Chyba, że taka śmina tutaj jest. Ale no wątpię. No dobra, udało się, najważniejsze. Ale sami przyznacie, że to było dziwne, bo to trochę wyglądało tak, jakbym ginął za każdym razem, kiedy pojawia się infiltrator, nie? To takie... Okej, no dobra. No ale najważniejsze, ta menda padła. Możemy teraz na spokojnie sobie stąd pójść. Znaczy na spokojnie, no mamy uciec, nie? Więc nie tak koniecznie na spokojnie. O, Alvin. No nie pykło ci coś, no. Wiecie, nie to, żebym go specjalnie jakoś lubił albo nie lubił. Ale nie życzyłem mu źle. Całkiem zabawna postać, trzeba przyznać. Dobra. T825V. Dziękujemy. Nie ma tu już żadnego. Spróbuję ich likwidować z daleka, żeby nie było jakichś konsekwencji pod tym kątem, że wiecie, że sobie rozwalę Terminatora i w sumie wybuchnę, bo nie wiem, bo wybuchnę. No, to trzeba przyznać, że to było dziwne, ale okej. Już nie będę w to wnikał. Tylko po prostu ruszajmy dalej. Bo wiecie, na początku byłem przekonany, że stoję przy jakiejś wybuchowej beczce. No i wiecie, no Terminator trafił, wybuchło, no i co tu dużo mówić, nie? Konsekwencje. Udaj się na linię frontu. Wiecie co, z drugiej tak sobie teraz pomyślałem, że w sumie dobrze, że wszystkich naszych znajomych udało się wygnać. Fakt, udało się wygnać w taki wredny sposób, nie? Na przykład jak w przypadku tutaj, kurczę, aż zapomniałem imienia. No w każdym razie chodzi o tego starca właśnie z brodą, tak? Którego po prostu podpierdzieliśmy, tak? Jakby nie patrzeć. No i w sumie przez to odszedł. Muszę odnaleźć Johna Connora i przekazać mu współrzędne. Ciągle możemy pokonać Skynet, o ile jego dywizja nie podzieliła losu mojej. Swoją drogą, Jacob to już druga dywizja, która przecież zginęła, tak właściwie. Trochę lipa. The stranger died in that ambush trying to protect me. He came from the future to save my life and I don't even know his identity. But thanks to his sacrifice, I managed to escape with the Central Core's true location. When I got back to the shelter, I realized that getting that information cost the life of many others as well. I headed out to find John Connor and his North Division to take part in the last all-out attack. No, chyba w końcu poznamy Johna Connora, nie? To byłoby nawet ciekawe. W nieznane. This is Sergeant Jacob Rivers, DN46890. Anyone out there? Dobra, pamiętajcie, że jeżeli ten materiał wam się spodobał, to zostawcie kciuka w górę, komentarz i ewentualne subskrypcje, to bardzo pomaga w rozwoju kanału. A teraz trzeba się rozejrzeć, cały czas skanować, czy przypadkiem nie ma tu jakiejś pułapki. A o takie naprawdę nie trudno, szczególnie te małe pajączki, pułapki, które udowodniły, że potrafią, mimo naszej postaci, która jest potężna, ale i tak potrafi nieźle dołożyć. Co to? Myślałem, że taki wielki, wiecie, wielki Terminator. Ogólnie wielka maszyna, ale jednak nie, Dobra, wiecie co? Ja może sobie ustawię cięższy kaliber, bo snajperka ok, jest naprawdę zajebista, ale... Ale jednak na taki bliższy kontakt się nie nadaje. Wolę mieć coś, co ma naprawdę potężną siłę ognia, plus do tego spory magazynek. A co by nie mówić o tej broni, którą teraz mamy, no to spełnia oba warunki. Wiecie co? Teraz się czuję troszeczkę jak w horrorze. Serio mówię. Wszędzie zwłoki. Coś tam się oderwie, coś spadnie. Is anyone else out there? God damn it. No nie jest dobrze, naprawdę nie jest dobrze. Kurde, wiecie co? Tylko czekać, aż coś na nas wyskoczy. No to jest... to tak się czuje w kościach. A wiecie, maszyny nie oddychają. Potrafią stać nieruchomo, więc są wręcz idealnie przygotowane na zasadzkę. Wiedziałem, no wiedziałem, że coś się musi stać, nie? Look, we got one. He's wearing a resistance uniform. Who did you kill to get that, you filthy machine? No, don't! Wait, he's human! Ciekawe skąd rozpoznali, że to człowiek. No bo wiecie, terminatory, ogólnie infiltratory, no mają ludzką skórę, nie? Sorry about that, Sergeant. The infiltrators took some of our key positions, so we're extra cautious. If we'd known that you were joining us in the North Division, that would have never happened. You know who I am. We all do, Sergeant Rivers. John Connor told us about you. He said you'd come and bring those coordinates. How did he know I'd have them? That you'll have to ask him yourself. He's waiting for you upstairs. No dobra, pogadamy z samym Johnem Connorem, nie? Przywódcą ruchu oporu. W zasadzie główną, jedną z głównych postaci, jeśli nie główną postać w serii Terminator. Kurczę, ale by się przydało. Na przykład te bomby, nie? Te granaty to z miłą chęcią bym przytulił. Tak samo jak tą fioletową plazmę. Na przykład ta broń jest, możecie już wywalić, ona jest niepotrzebna. Bardziej... Tylko i wyłącznie broń plazmowa, nie? W tym przypadku broń konwencjonalna nie ma racji bytu. Moglibyśmy mieć nawet całą armię tutaj ludzi z tą bronią, a terminatory by wyszły i by zmasakrowały totalnie. Jest i on, moi drodzy. Sergeant Rivers, I've been expecting you. I took the liberty of collecting the Central Core's coordinates you brought us. I hope you don't mind. Not at all. Are we preparing to attack the Core? I've sent a unit to do that. We're getting ready to strike the time displacement equipment. Very soon Skynet will realize that they're losing this war, so they'll try to send infiltrators back in time to prevent that from happening. do we stand a chance. Thanks to the security codes that Mac provided, we've been able to seize control of an HK tank for the first time. It should give us the advantage against Skynet's defense grid. We'll smash it once and for all. I understand that all this might be confusing to you, so if you have any questions, now's the time to ask them. Swoją drogą, jak on jest podobny do tego z filmu. Możliwe, że wstawię to tutaj. How did you know that the Central Core wasn't at the observatory? Understanding the changing nature of time travel made me anticipate the most unexpected events. So when I learned from a mutual friend of ours that a Terminator was sent back to our time, I suspected the future I was told would change. What do you mean? When that infiltrator connected to Skynet, it warned them about the attack on the observatory. They had to move the Central Core, otherwise they would lose again. Unfortunately, the intel we received came at a cost. There was any other way, I would have taken it gladly. Who is the stranger? Czyli poświęcił dywizję Baron. We reached the time displacement equipment and sent our soldiers back in time. Like always, the mission was to assure the safety of the people Skynet marked for termination. One of whom was you. Knowing the importance of your mission, many volunteered to go back. So I took it upon myself to choose a protector from among them. And the one I chose was you. You are the one you call stranger. Nie jestem zaskoczony tym, już się domyśliłem wcześniej, podejrzewam, że wy także. Głównie dlatego, że ten nieznajomy miał identyczny głos jak bohater, no i skąd wiedział tyle rzeczy o nas, nie? Więc wiadomo już o co chodzi. Nie mam. Why am I targeted for termination? You're the one who discovered the true location of the Central Core. You're the messenger of the intel that could lead to Skynet's downfall. I'm sure you'll figure out the rest when the time comes. But right now, I want you to get ready. Tonight, soldier, we stop Skynet. Czyżby to był w zasadzie ostatni odcinek Terminatora? Bo możliwe, że to już ostatnia misja, nie? Linie frontu. John Connor przewidział wszystko, co się wydarzyło. Wiedział, że Skynet będzie próbował nas przechytrzyć i wierzył w to, że uda mi się dostarczyć współrzędne. Connor zawsze był synonimem wiary i teraz rozumiem dlaczego. Sam wierzę w to, że poprowadzi on nas w ostatecznej bitwie do zwycięstwa. Misja wykonana w nieznane. 124 on their way to the Central Core. Then we better get ready. Dobra, wiecie co? Tu mamy gdzieś warsztat, więc fajnie byłoby przy nim sobie coś pokombinować. Na przykład, no nie mogę zrobić. A, szkoda. Ale zobaczcie, co tu mogę wziąć. Bierz wszystko, co jest mi potrzebne. Nie kuś. No tak, o ile broń nie będzie mi potrzebna, bo broń mam, tak amunicja i apteczki to się zawsze przyda, nie? To tego nigdy za wiele. Swoją drogą, zobaczcie ile zapasów, nie? Chociaż jak na taką bazę, to i tak niedużo. Sergeant Rivers, it's time. I want you to take a team of my soldiers and fight your way to Skynet's defense grid. We have to destroy those turrets to get to the TDE, but don't worry. We'll provide the support. It's in your hands now, Rivers. Follow me. No dobra, w końcu rozwalimy Skynet. Ciekawe będzie wyglądał, nie? O kurde. Słyszycie tą muzykę? Dobra, nie będę się odzywał. Commander? Commander. No przecież to jest scena wyjęta po prostu z filmu. No bez kitu. Kurczę, lecimy. Teraz tak się nabuzowałem. Nie no, rozwalę Skynet, nawet dwa. I to jest chyba ten rdzeń, zobaczcie. W kształcie piramidy. Ciekawy dobór. Coś mi odkryło. Dobra, oberwał. O tak. O tak. Przeklęte puszki. Uzdrowiłem się? Możliwe. Dobra, i do następnej, i do następne. O. Kurczę, dobra, nie ma co się tutaj patyczkować. Albo wiecie co? Cyk. Dobra. Mówiłem, że te granaty są zajebiste. O, kolejne infiltratory. Dobra, ja się uzdrowię. Pięknie. Oż kurde, tak jest. Rozwalą go czy nie? Nie, no rozwalili. Nie. A, kurde. Ale twardy. Widzieliście to? Dziwne, że za każdym razem wyglądają tak samo, nie? Ale możliwe, że Skynet to po prostu kopiował to, no bo... Chociaż z drugiej strony mógł zrobić inne wersje skóry, nie? O cholera. Dobra. Tu się nie ma co patyczkować. To jest cel główny. I ma jeszcze broń plazmową, bo wcześniej miał broń konwencjonalną. Dobra, rozwalamy go, rozwalamy. Pięknie. O kurde. Dobra. Powinno starczyć, żeby go rozwalić. I chyba ostatni cios. Uwaga. Nie, jeszcze nie, ale dokończymy. O tak. Dobra, mamy go. Mamy go. O kurde, zaraz zginę. Nie teraz. Wiecie co dla żołnierza byłoby najgorsze? Zginąć w ostatniej bitwie. I nie zobaczyć zwycięstwa. Przeżyć całą wojnę i zginąć na końcu. Znaczy wiecie, no nie to, żeby na początku było jakaś różnica, nie? Ale jednak to troszeczkę takie, wiecie, trochę jak czwarte miejsce na zawodach. Tak blisko, a jednak nie na podium. Dobra. Nie, nie to, nie to. Oto. Dobra. Kolejny to 850. A, oberwał. Another sector cleared. That's good to hear, Sergeant. No moi drodzy, wiecie co? Ta gra ma swoje wady, bo ma. Ale ta scena, to szczególnie to, co teraz tu widzę, to jest tak... A, świetne. Oj, oj, oj. I jeszcze ten spadający... Jaram się po prostu. Nie, no serio. Wiem, że może tego nie słychać po głosie, ale... O, świetne. Co? Kurczę, a ja mam tylko 3 rakiety. Ale są chyba jakieś słabsze. Tak, one są słabsze. O wiele słabsze niż tamten wielki. Dobra. Zostawię jedną rakietę, wiecie, tak na wszelki wielki. A w sumie trzymaj jeszcze to. Bardzo dobrze. O kurde. Dobra, dobra, trzeba wiedzieć za amunicję, bo trochę mało. I apteczki też się przydadzą. Chociaż nie, sporo było amunicji. Ale wiecie co, przyda by się amunicja do wyrzutni rakiet, nie? A... O kurde. HK tank is on its way. Hold your position. No ta, utrzymać pozycję. Dobra, bijemy go. Dobra, oberwał. Pięknie. Bez wiary. Dobra. Wiać, stąd wiać. Kto to strzela? Ale to chyba ten czołg, o którym mówił Connor. Bo... We breached the defense grid, Commander. Good. That HK will accompany us. Proceed forward. Remember, this is not over yet. Lecimy, lecimy. Rozwalmy Skynet raz na zawsze. O, jest ich chyba nasz. O, kolejny bydlak. I to ten plazmowy. Rozwalę cię, cholero. Spadaj. Mamy go. Kolejny. Tych powietrznych trzeba rozwalić w pierwszej kolejności. Oho, 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 oho. Tak, o kurde. Ha! Zobaczcie, jak blisko. Jak blisko. Dobra, wiecie co? Tak przy okazji, skoro to są te paczki z amunicją, byłbym głupi. Aha, ale dużo. Nie, dobra, nie ma co marnować dla 10 sztuk plazmy, nie? Właśnie, ciekawe jak to liczą. Że plazma jako pudełeczko? A, bo my atakujemy to urządzenie do... cofania się w czasie. Chyba Skynet brał już... A nie, to nie my. To czołg tak rozwala, bo myślałem, że... Kurczę... O cholera. Że ten... Że coraz słabsze są te jednostki powietrzne, ale to nie. To ten czołg po prostu tak rozpierdziela wszystkich. Mamy. Dobra. Wycofać się tak, nie iść do przodu solo. Kolejny. Dziękujemy. Kurczę, ile ich tam jest? I kolejny. A nie, to drony. Dobra, to drony to weźmiemy. No, fajnie, fajnie, wszystko fajnie. Kurczę, zobaczymy ten wehikuł czasu, nie? Znaczy niby wiem, że w tych nowszych częściach Terminatora było pokazane. I może się tym inspirowali, kto wie. Dobra, oberwo. No ostatni pocisk, nie? Więc... sobie teraz nie ma sensu oszczędzać. Tak jak granatów naszych ukochanych. Dobra, cyk. Dobra, żryj to. Mamy. Zaraz. Dobra, kolejny. No robimy co możemy, no. O kurde, no niedobrze. Pierwszy wysłany. A tu dwa czołgi walczą ze sobą. I drugi został wysłany. Czyli można powiedzieć, że akcja filmów z pierwszej części, z drugiej będzie cały czas aktualna. Trzeci? O kurde. Ale rzeź teraz. Ale rzeź była. Kurde. Misja wykonana bez wiary. Ależ to była rzeź. Będzie się można nazywać rzeź maszyn. O. Ja pierdzielę, mamy to. Zobaczcie, są wyłączane. Czyżby sam River tylko przetrwał? Ten to ma farta, nie? Farta albo i nie farta. Commander, what's going on? The 124 destroyed the Central Core and stopped Skynet. So is the war over? For some of us, yes. But just before we destroyed the Core, Skynet managed to send 3 Terminators back in time. The only thing in our power now is to send the protectors. Cykl się powtórzył, moi drodzy. Cykl się powtórzył. The safety of the people marked for termination. The first protector has to be Sergeant Kyle Reese. Kyle Reese. That's targeting my mother as we speak. By killing her, Skynet will try to erase me from ever existing. The second one will seek to destroy the T-1000. T-1000? A Terminator made of mimetic polyalloy, sent back to kill me as a child. A single prototype created by Skynet. It's too powerful for a single human being. That's why we'll have to send a Terminator of our own. Do you have that CPU that Mac reprogrammed? I do. You want to send a Terminator to protect you yourself? Won't you be afraid? I will be. Then, there's the matter of the infiltrator that we sent after you. The war can end for you right now, but the question is, are you willing to sacrifice your future to protect your past? By being here, you've already proven that this is not beyond your capabilities. But I'll leave the decision up to you. Will I be able to fix my past mistakes? I always believe that the future's not set. There's no fate but what we make for ourselves. You do have the power to change it. And protect the ones you care about. So, what will it be then? Ja pierdzielę. Ale wiecie co? Jedna rzecz mnie dziwi. Skynet wysłał 3 Terminatorów. Jeden, by załatwił matkę Johna Connora, zanim on się urodzi. I drugiego od razu wysłał, żeby załatwić Connora. Bo to trochę wyglądało tak, jakby on już wiedział, aha, dobra, on owalił, to wyślemy drugiego. Chyba że są różne linie czasowe, nie? I teraz tak, cofnę się w czasie czy nie? Cykl się powtórzy, moi drodzy. A dobra, w sumie... Trochę szkoda będzie z Jennifer, nie? No ale... Inaczej jakby ta Jennifer z przeszłości może zginąć, gdyby nie... Wiecie, te zabawy czasem. Czasem się bawię, czasem. No dobra, wiecie co? Cofnę się w czasie. Żeby ten... River z przeszłości również mógł pomóc Jennifer. Żeby cykl trwał. No ciekawe jakby było... Nie, jednak nie. Ktoś inny by poszedł. To by było coś. Odblokowano osiągnięcie, jeszcze tu wrócę. A resistance soldier named Kyle Reese was the first man to go back to 1984. His objective was to protect Sarah Connor, John's mother. O tak. The second one was not a man, but a Terminator. Using the chip Dr. Mac reprogrammed, we took control of a single infiltrator unit, Cyberdyne Systems Model 101. It was sent back to 1995. A jakbyśmy nie mieli tego procesora, to co by się wtedy stało? Nie byłoby Terminatora 2? I couldn't have someone risk their life to protect me. That's why I decided to go myself. It gave me a chance to right the wrongs of my actions. After 30 years, this war against the machines is finally over. But not all of us live to see the end of it. We never found Baron's body in the shelter. She never stopped fighting, and if she's still alive, I doubt she ever will. She was the leader we needed in wartime, but I'm not sure if she'll find a place during this time of peace. Ciekawe, co się z nią stało. I lied to Erin about her husband to make her leave the shelter. I saved her life, but at what cost? Was it my place to intervene and give her false hope? No dokładnie, tak trochę niefajnie to było. Nawet bardzo. Właśnie Ryan. I hope that one day I will have a chance to explain to him why I did that. Jennifer and Patrick left before the attack. I'm glad I convinced her to leave. I hope that our paths will cross sometime soon. Zobaczysz ją, zobaczysz, ale nie tę samą. Baron asked me to kill Mac, but I couldn't do it. He left soon after my warning, only to be captured by Skynet. We found him alive in one of Skynet's prisons. Słodek miał 3 zegarki? Na dłoni? Czy na ręce? It was time to start over. Listen to me if you want to live. Ja pierdzielę. No i tak, moi drodzy, udało się zakończyć Terminatora Resistance. Powiem wam tak, gra naprawdę no, nie jest idealna. To jest dobre rzemiosło, nie jest idealna, ma swoje wady, ale powiem wam, grało się wyśmienicie. Czuć było po prostu. Czuć było tego Terminatora po prostu wszędzie. W scenach, broni, przeciwnikach, lokacji. Scenariusz pan Jerzy Zalewski świetnie wyszło. Może nie idealnie, naprawdę dobrze. Tu jest jeszcze Marek Baranowski i Piotr Dziadosz. Okej. Także powiem wam, naprawdę bardzo fajnie się grało, ale nie kończymy jeszcze z Terminatorem Resistance. Dlaczego? Ponieważ Terminator Resistance ma darmowe DLC o nazwie właśnie tryb infiltratora, który sobie zrobimy, a który zrobimy sobie, myślę, że w niedzielę, gdyż dlaczego nie? A zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I powiem wam tak, no, co tu dużo mówić. Zachęcam was, żebyście sami spróbowali zagrać i sami ocenili, czy to jest dobra gra, czy to jest kiepski gniot, chociaż gniot może być dobry. No ogólnie, czy to jest kiepska gra, co tu dużo mówić. Dla każdego fana Terminatora jak najbardziej można polecić. Tym bardziej, że cenowo też nie jest jakoś strasznie jak na dzisiejsze standardy, także cóż moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i oczywiście życzę miłego dnia lub wieczoru, w zależności kiedy mnie oglądacie, także do usłyszenia moi drodzy.